Cześć, witajcie w nowym urlopowym vlogu. Witam się z Wami rano, jest wcześnie, a my już jesteśmy w ferworze prac, że tak powiem, ponieważ mamy zamiar dzisiaj ogarnąć mieszkanie, tak generalne sprzątanie. Z tego względu, że po pierwsze jutro wyjeżdżamy na dwa, no tak naprawdę nie będzie nas trzy dni. Później wracamy, będziemy przez weekend i znowu wyjeżdżamy. Dlatego chcemy, żeby tutaj było w miarę ogarnięte, jak wrócimy. Wiecie, nie ma nic gorszego niż wracać do nieogarniętego mieszkania. Także my się dzisiaj wzięliśmy za sprzątanie. Także dzisiaj taki typowo właśnie organizacyjno-sprzątaniowy dzień. Ale zobaczymy, co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną kolejny tydzień mojego urlopu. Ja odłożyłam Filipa spać. A razem z mężem ogarnęliśmy już praktycznie wszystko. Zostało nam tylko odkurzenie podłogi i może jej zmycie. Natomiast zrobimy to dopiero po obiedzie, bo oczywiście jeszcze pewnie się nabrudzi, Filipowi coś spadnie i tak dalej, więc zrobimy to już dopiero po obiedzie, czyli dopiero jak on wstanie. Mój mąż poszedł teraz na chwilę do sklepu. Coś tam potrzebował, natomiast ja postanowiłam, że jeszcze sobie szybko zmontuję jeden filmik. Mam nadzieję, że mi się uda, zanim Filip wstanie. O obiad się nie martwimy, bo nam się właśnie rozmraża. No, a po obiedzie właśnie dokończymy to sprzątanie i się spakujemy, żeby już jutro nie musieć tego robić. To chyba ten, co? Nie, Justin! No tak, to ten! Nie, Justin, ten nie, to nie był Duda! Nie ma takiego okulka. Pięknie. To jest limolę. No nie wiem, zobaczymy co tutaj jest. O, mamy kurkę. Gdzie jest kurka? Poszukaj. No dobra, to chomiczka. Gdzie jest chomiczek? Tutaj. No gdzie ten nietoperz? Nie. Oż tutaj. Aż boję mnie iść. Dobra, to szukamy jeszcze ptaszka teraz. Gdzie ten ptaszek jest? Nogą mi go dajesz. No! Nogą! No! Zawsze pnoję nogą. To mój bardzo. Proszę. Przyklej ptaszka. Nie, nóżką nie, bo ci się do nogi przyklei. To nie kura. To nie kura, tylko ptaszek. Ale dobrze, ładnie przykleiłeś. No dobra, mieszkanie mamy już ogarnięte. Teraz się pakujemy. Cześć, witajcie kolejnego dnia. Filip właśnie bawi się w pokoju, także będzie jeszcze dodatkowe atrakcje dźwiękowe. Natomiast ja Wam chciałam powiedzieć, że my się właśnie ogarniamy. Filip zje śniadanie, ja zresztą też tam coś przekąsiłam. I za chwilę wyjeżdżamy. Nie powiedziałam Wam, gdzie jedziemy, a jedziemy dzisiaj do Łodzi, do Orientarium, do Zoo. Mam nadzieję, że Filipowi się spodoba. I później zostajemy na noc. Mamy zamiar też wybrać się do Mandorii i na koniec do Term w Uniowie. Takie mini wakacyjki sobie robimy. No i zobaczymy, co to z tego wyniknie. Ja, ale masz nową książeczkę. Co tam jest? Wszystkie elementy. Elementy. Mamusia ci pomoże. Patrz, tutaj się otwiera. I tutaj jest cement. O, kto to śpi? Piesek. Bye.
właśnie udało nam się dotrzeć na miejsce, w którym będziemy spać. To takie małe mieszkanko, no nie aż takie małe. Za mną jest, jak widzicie, lustro. Zaraz po lewo od wejścia mamy łazienkę z wanną, sporym lustrem, no i kibelek, wiadomo, nawet są ręczniczki. Przy wejściu jest lustro i tutaj szafa. Główna sypialnia wygląda tak, że jest tutaj szafa, widać nawet żelazko. Łóżko, jest też łóżeczko, o które poprosiłam dla Filipa. Jakieś krzesełeczko, biureczko. Pokoik jest taki. Jest jedno rozkładane łóżko, kanapa. Tam jest taki stoliczek, telewizor, szafeczka. Tu jest bardzo fajny i przyjemny kącik kuchenny z lodóweczką, piekarnikiem, nawet mikrofalą. Wszystko co trzeba, garnki, talerze, także super, bardzo mi się podoba. Zrobiło na mnie dobre wrażenie. Nie jest może tak objętościowo jakoś bardzo duże. Myślałam, że będzie większe. Natomiast było kilka wybiegów, które były naprawdę duże. To był wybieg właśnie dla słoni. One mają wybieg i zewnętrzny, i taki wewnętrzny. Nie udało nam się zobaczyć, że tak powiem, tych słoni w porze karmienia, kiedy były w tym basenie. No ale trudno, nie wszystko się musi zawsze udać. Chociaż wiecie, słonie to są takie zwierzęta, dla których ja chodzę do zoo. Natomiast tutaj udało nam się te słonie poobserwować. Reszta wybiegów dla zwierząt nie jest jakaś za duża. Fajnie, że tam gdzie były małpki, szyby były pod kątem, więc nawet można było sobie zrobić zdjęcie przy tej małpce i to się tam nie odbijało. Natomiast już tam gdzie były akwaria, tam niestety się odbijało, no bo wiecie, tam musiały być już pod innym kątem po prostu pewnie te szyby. Ale mimo wszystko naprawdę fajnie oceniam te zoo. Jeżeli macie możliwość, to się wybierzcie, zobaczcie. Orientarium, ten budynek orientarium jest naprawdę duży. Znajduje się tam sporo rzeczy. Właśnie ten wybieg wewnętrzny dla słoni. Jest ten właśnie tunel z rybami, z rekinami i w ogóle akwaria. Są też orangutany. Jeden orangutan, ale bardzo taki dostojny, postawny. Po powrocie trochę sobie odpoczęliśmy właśnie tutaj, gdzie się zatrzymaliśmy na noc. Później poszliśmy jeszcze do Biedronki zrobić jakieś takie zakupy, wiecie, na kolację. No i sobie zjedliśmy kolację, a później poszłam spać, jakoś tak mnie szybko zmokło. Tu ponownie Justyna z przyszłości. Skoro tamta Justyna padła, to dajmy jej chwilę odpocząć. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się następnym razem. Pa!